podobno jak na coś bardzo długo się czeka, to później się to mocniej docenia. Mam nadzieję, że tak będzie z tym materiałem. Cześć, witajcie, kanał 365 dni o piłce, Piotr Rzepecki przy mikrofonie i czas na wyczekiwany Q&A, a więc odcinek specjalny na 20 tysięcy subskrypcji. Trochę to trwało, natomiast nie ukrywam, że też ostatnio kalendarz mam trochę napięty z uwagi na swoją pracę, też na prowadzenie kanału, stąd no, musieliście trochę czekać, natomiast mam nadzieję, że ten odcinek Was zadowoli. Te kilkanaście pytań, które otrzymałem, zaraz na nie odpowiem, natomiast muszę też powiedzieć, że pojawiło się sporo powtórzeń, a więc historii, które już Wam mówiłem przy okazji tego pierwszego Q&A, odcinek, który możecie sobie znaleźć na moim kanale, nagrywałem go mniej więcej rok temu, link znajdziecie tutaj na dole, natomiast zanim zaczniemy, dwa komunikaty, takie myślę, że dwa dość istotne ogłoszenia parafialne. Oglądajcie ten materiał do końca, ponieważ po pierwsze mam dla Was specjalny bonus, a po drugie też takie ogłoszonko, które no myślę, że warto na niego czekać i to ma związek z tym, co mam na sobie, a więc moja kolekcja ciuchy 365 dni o piłce. Mam nadzieję, że Wam się to wszystko spodoba, natomiast wszystkie szczegóły pod koniec materiału, tak żeby też specjalnie przedłużać. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, niech ta nasza społeczność rośnie, a teraz czas na Q&A, a więc te Wasze pytania, które otrzymałem z okazji 20 tysięcy subskrypcji. Bartosz Brączyk, gdzie dokładnie mieszkasz? Nie musi być dokładna lokalizacja. Ja mieszkam w Krakowie, zresztą jak widać w tej chwili nagrywam to za Tauron Areną, natomiast no, też można się domyślić po tych moich materiałach, czy to Stadion Krakowi, czy Wisły Kraków, czy gdzieś te okoliczne obiekty, no to tam najczęściej można mnie złapać, natomiast no, od urodzenia jestem, mieszkam w Krakowie, no i generalnie tak to póki co wygląda, więc no, moje plany gdzieś nie sięgają poza Kraków, nie mam w najbliższych swoich planach przeprowadzki, także Kraków od urodzenia. I tak to wygląda, stąd też te tematy właśnie krakowskie, jeżeli chodzi o Krakowie, Wisłę Kraków czy Puszczę, są mi najbliższe. Natomiast drugie pytanie Bartka, jaka jest Twoja ulubiona drużyna w Polsce? Na to pytanie też muszę Wam powiedzieć, mnóstwo razy odpowiadałem, w ogóle to jest chyba najczęstsze pytanie, które się pojawia pod różnymi materiałami, czy pod Q&A, czy pod innymi filmami. No i też muszę powiedzieć, wiem, że to jest odpowiedź może trochę nudna, natomiast zatraciłem w sobie coś z kibicowania. Oczywiście jak chodzę na mecze, no to gdzieś jest ta adrenalina i chęć, żeby na przykład wygrali gospodarze, natomiast generalnie nie mam czegoś takiego, że tutaj sympatyzuję z jakimś klubem, chociaż wiem, że część z Was napisze, że to jest 365 dni o Wiśle, ale to głównie wynika z tego, że zwyczajnie jestem tam dosyć często, natomiast no, finalnie nie mam swojej ulubionej drużyny. Jakbym mały, to kibicowałem Borussii Dortmund, no i raz na jakiś czas spoglądam na wyniki BVB, natomiast to się też fajnie wiąże z drugim pytaniem, bo tutaj jeden z kibiców, a konkretnie MF2515 pyta, co myślisz o projekcie Borussii Dortmund za panowaniem Sachina i Piszczka? Jak obstawiasz ten sezon? No muszę powiedzieć, że na pewno duma rozpiera, jako kibica polskiej piłki, że tutaj mamy no, wybitnego reprezentanta, który w tej chwili przeszedł na tę drugą stronę mocy i obecnie jest trenerem i już otrzymał tak dużą szansę, jak pracę właśnie w topowym klubie. No, na pewno będę się przyglądał temu projektowi, natomiast no, to mi się w ogóle, muszę powiedzieć, podoba, nie tylko patrząc na sam Dortmund, ale w ogóle na taką perspektywę futbolu, że mamy postacie zasłużone w danym klubie, jak właśnie Nuri Sahin, jak Łukasz Piszczek, jak przecież Sebastian Kehl, który bardzo długo funkcjonował w Dortmundzie, grał też tam jako przecież kapitan. Zresztą też taki mój ulubiony skład Borussia Dortmund, ten skład z meczu finałowego Ligi Mistrzów 12-13, no, to tam też dużo tych postaci takich wielkich. Ja w ogóle ten skład mogę polecieć na pamięć, bo byłem wtedy, tak powiedziałbym, emocjonalnie związany z tym Dortmundem, wtedy kiedy rywalizował z Bayernem na arenie krajowej, ale też osiągnął fantastyczny wynik w Lidze Mistrzów. Natomiast jeżeli chodzi o konkrety i gdzieś tę historię właśnie obecnej Borussii Dortmund z Sachinem Piszkiem, to się przyglądam i rzeczywiście kibicuję. Wydaje mi się, że to jest coś takiego, czego nam w Polsce brakuje, to znaczy dużych postaci pracujących w polskich klubach, czyli na przykład wyobrażam sobie taką sytuację, że nie wiem, Michał Żewłakow, Artur Borut są gdzieś związani strukturalnie z Legią Warszawa i funkcjonują na najwyższych szczebel, jako na przykład, nie wiem, odpowiednio dyrektor sportowy czy prezes klubu, żeby na przykład w Jagiellonii, nie wiem, rządził Tomasz Frankowski, w Pogoni Szczecin po zakończeniu kariery Kamil Grosicki, a w Górniku Lukas Podolski, no to gdzieś naprawdę byłoby takie fascynujące, a jednocześnie pokazywałoby, co to znaczy tożsamość i gdzieś taka więź z klubem, natomiast no nie wiem, czy to są takie realia, do których nam jest daleko, czy po prostu w Polsce by to nie miało racji bytu, no generalnie takie historie dzieją się w Hiszpanii, w Anglii, we Włoszech czy Niemczech, natomiast no nie wiem, jakby to wyglądało w Polsce, natomiast puentując tę wypowiedź na temat Borussii Dortmund, to przyglądam się. Myślę, że to będą spokojnie europejskie puchary, ale jestem też ciekaw, co Borussia pokaże w Lidze Mistrzów. Jak typujesz Ekstraklasę, kto mistrzem, kto spada? Tak samo z pierwszej ligi, pyta raz jeszcze MF2515. No patrząc na obecną formę Lecha Poznań, myślę, że tutaj nie ma jakby absolutnie innej dyskusji, kto może zostać tym mistrzem Polski, no, ale wiadomo, jak to jest z Ekstraklasą. To jest liga szalenie przewidywalna i kto będzie mistrzem jesieni, niekoniecznie musi zostać mistrzem całego sezonu. Jednocześnie wyobrażam sobie, że ten Raków Częstochowa wkrótce ruszy. Bardzo ważna ostatnio wygrana z Legią na wyjeździe. Więc
więc też trzeba się przyglądać zespołowi Marka Papszuna, więc stary, nowy trener, który tutaj wrócił i znów chce pozamiatać. Jednocześnie takie projekty, jak na przykład Pogoń Szczecin albo Widzew Łódź, no też ekipy, które nam momentami imponują, no zobaczymy. Ja bym chciał w ogóle jakiś taki powiew świeżości, żeby było coś takiego, taka namiastka tego, co mieliśmy w tamtym sezonie, a głównie wiosną za sprawą Górnika Zabrze, kiedy to właśnie była taka namiastka świeżości, kiedy tego Górnika się fajnie oglądało, bo to była piłka ciekawa, proaktywna, a jednocześnie no to było coś nowego, ciekawego w tle przecież ten wyścig żółwi, a więc Legia, Raków, Lech, które gubiły punkty na potęgę, Jagiellonia ostatecznie została mistrzem Polski, natomiast no nie wiem, mam nadzieję, że tutaj w tym sezonie będzie jakaś niespodzianka, nie mówię, jeżeli chodzi o mistrzostwo, ale że ktoś tutaj nieoczywisty awansuje do europejskich pucharów, jeżeli chodzi jednak o pierwszą ligę, no to wydaje mi się, że tutaj Brookbet ma już tyle punktów na koncie, że to jest niemożliwe, żeby Słoniki nie doczłapały się do Ekstraklasy, jednocześnie przyglądam się też projektowi Wisły Płock trenera Misiury, bo wygląda to dobrze, no i Stal Rzeszów też imponuje swoimi wynikami, swoją grą i też taką stawianie, i takim stawianiem na młodzież, bo to jest absolutnie coś fascynującego i nieoczywistego w naszej piłce. Natomiast jeżeli chodzi o drugi biegun, a więc obecną sytuację Wisły Kraków, znów zahaczę o białą gwiazdę, no to naprawdę patrzy się na to przykro. Ja nagrywam ten materiał dzień po tej porażce z UKS-em, więc tym bardziej gdzieś no widać, jak na dłoni patrzą na tabelę, że Wiśle jest bliżej drugiej ligi niż Ekstraklasy, więc no nie wiem, jak to będzie. Przed sezonem wydawało mi się, że to jest must have, żeby Wisła zrobiła ten awans, natomiast teraz patrząc na sytuację w tabeli zespołu trenera Kazimierza Moskala, no nie jest to takie pewne i oczywiste, więc podsumowując na teraz, na połowę września, wydaje mi się, że mistrzem Polski może zostać Lech Poznań, z kolei jeżeli chodzi o awans do Ekstraklasy, to stawiłbym na Brookbet i Wisłę Płock. Lisek Chytrusek, bardzo fajna swoją drogą ksywa, pyta, jak się zaczęła twoja przygoda z piłką, czy sam coś grałeś, czy to tata lub dziadek, czy inny wujek zaszczepił ciebie tę pasję, spodziewałeś się, że będziesz kiedyś komentować mecze, a może podczas Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy wyłączać głos w TV i komentować dla znajomych? Bardzo fajne pytanie i też bardzo fajny pseudonim. No generalnie od początku, no przede wszystkim pasja zaczęła chyba od rodziców, a głównie od taty, który jest mega fanem piłki nożnej, no i gdzieś na podstawie tych naszych długich dyskusji, dywagacji zacząłem obserwować piłkę tak dokładnie, natomiast ja paradoksalnie dość późno zacząłem wchodzić w ten świat piłki nożnej, porównując sobie na przykład z innymi dziennikarzami czy ludźmi, którzy pracują w mediach, bo to był dopiero rok 2012, kiedy ja tak mocno zacząłem siedzieć po Euro w Polsce i na Ukrainie, więc no miałem wtedy 14 lat, bo ja jestem rocznik 98, więc naprawdę dosyć późno, jak rozmawiałem z różnymi znajomymi z innych portali i tak dalej, no to rzeczywiście u nich to było wcześniej, natomiast to mi szło bardzo naturalnie, ja też mam w miarę dobrą pamięć do niektórych rzeczy, bo niektóre pamiętam, niektóre wylatują mi błyskawicznie, więc gdzieś potrafiłem sobie to wszystko magazynować w głowie, jeżeli chodzi o zawodników, to gdzie grał, który ma rocznik i tak dalej i lubiłem jakby takie historie, no i kiedy nadarzyło się okazję, żeby pracować w mediach, o tym też mówiłem podczas tego pierwszego Q&A, to było na moim drugim roku studiów, gdzie musiałem iść na staż do jakiejś redakcji, no i tak wyszło, że z tego stażu zmieniło się to w taką pracę na pełen etat, no to już tutaj wsiąkłem w ten cały polski klimat, polskiej piłki, no i zostałem, natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, a propos komentowania meczów, ja to też muszę powiedzieć, zacząłem z przypadku, bo na początku jakby gdzieś w ogóle nie widziałem się w komentowaniu, to znaczy widziałem też inne kanały konkurencyjne na YouTubie, które komentują mecze polskiej ligi, ligi zagraniczne, czy europejskie puchary, generalnie mi to strasznie nie pasowało, to znaczy ja wyobrażam sobie, że nigdy nie będę się tego dotykał, mówię całkiem serio, natomiast jakoś tak z przypadku zacząłem komentować, stwierdziłem pewnego dnia, to był mecz, pamiętam, Newcastle Borussia Dortmund, faza jeszcze wtedy grupowa Ligi Mistrzów i stwierdziłem, czemu nie, może spróbuję, no i mi się spodobało, na początku komentowałem z kamerą, teraz te moje komentarze są bez kamerki, to znaczy samo audio, mam tutaj przygotowany mikrofon, notatki, herbatę i komentuję, natomiast chyba wrócę do tej formy tak swoją drogą z kamerką, bo tam parę osób pisało, żeby zrobić taki właśnie bardziej komentarz na wesoło, bardziej taką gadkę, dyskusję i nie tylko jeden mecz, tylko na przykład dwa albo trzy spotkania, czyli na przykład jak będą polskie kluby grały w europejskich pucharach, to będę robił takie wieczory polskiej piłki, natomiast odbiegam od odpowiedzi. Przede wszystkim, czy komentowałem dla siebie, czy dla znajomych? Nie, nigdy czegoś takiego nie miałem, chociaż widziałem, że było kilku komentatorów, którzy opowiadali o swoich początkach właśnie w branży, że komentował dla znajomych. Ja po prostu zacząłem komentować inaczej. Pierwszy mój komentarz to jest właśnie komentarz na YouTubie mecz Newcastle Borussia Dortmund, także jakby z marszów to wszystko wszedłem i mi się to strasznie zaczęło podobać, natomiast też no nie ukrywałem, no ja jakby zdaję sobie sprawę, że momentami albo dużymi fragmentami to jest kompletna amatorka, ja się jakby tego wszystkiego uczę, ale wychodzę z założenia, żeby się uczyć na żywym organizmie, jednocześnie cały czas reaguję na jakieś komentarze, na jakieś tutaj wasze prośby, pytania czy historie, gdzie mi zwracacie uwagę, ja też jakby jestem, no teoretycznie chcę być takim, powiedziałbym, człowiekiem, który się nie myli, ale wiadomo jak jest, często też
otrzymuję pytania, nawet ostatnio kilka, że tam jakiś błąd, jakiś piłkarz przeszedł do innego klubu i tak dalej, i tak dalej. Ja też no, staram się gdzieś na to wszystko reagować, a jednocześnie no, jestem wkurzony, że taka liczba błędów czasami się pojawia w moich materiałach, natomiast no, też siłą rzeczy, magazynując całą tę wiedzę, może coś człowiekowi wypaść. Natomiast generalnie, jeżeli chodzi o komentarz, mnie to strasznie pasjonuje, mi się to strasznie podoba, no i widziałbym siebie w przyszłości właśnie w pracy jako taki pełnoprawny komentator sportowy, natomiast jak finalnie wyjdzie, zobaczymy. Ten kanał to też jest jakaś taka przestrzeń dla mnie, żeby się uczyć, żeby pewnych rzeczy dotykać, które są dla mnie nowością, natomiast też wydaje mi się tak całkiem szczerze i obiektywnie, że no trochę się poprawiłem w tym komentarzu, mam wrażenie, że to moje pierwsze komentarze, a więc mniej więcej rok temu, bo zaczynałem w październiku, no to jest duża różnica, jakbyśmy sobie porównali z tym komentarzem obecnie, natomiast no tak to wygląda, jeżeli chodzi o komentarz, a także moje początki w branży, albo inaczej, miłość do piłki, skąd to się wszystko zaczęło. Kolejne pytanie, Krex02 pyta, jaki jest twój ulubiony klub? Na to już trochę odpowiadałem, a więc no nie ma, tak mówiąc wprost, ulubionego klubu. Generalnie obserwuję wszystko, wszystkie kluby w Polsce czy zagraniczne, przynajmniej staram się. Najlepszy trener w Ekstraklasie według ciebie? Tutaj na chwilę obecną wskazałbym, no właśnie to jest ciężkie pytanie, bo miesiąc temu ten powiedział z taką pełną świadomością, że to jest Adrian Siemieniec, który wykręcił nieprawdopodobny wynik z Jagiellonią, no ale początek tego sezonu pokazuje, że jest tutaj duży problem, a jednocześnie jestem wyrozumiały w stosunku do Jagi i trenera Jagiellonii, ponieważ no, ten terminarz jest trudny, plus dla Jagiellonii to jest nowość, grać w Europie, grać co kilka dni. No i więc wyobrażam sobie, że tutaj brak tego doświadczenia pucharowego przekłada się na to, że Jagiellonia wygląda tak, jak wygląda, natomiast kompleksowo wydaje mi się, że tutaj z całą taką pełną świadomością mogę powiedzieć, że mimo wszystko to jest Adrian Siemieniec, biorąc pod uwagę czasy obecne, więc na przykład, nie wiem, rok kalendarzowy 2024, no ale też, no nie ukrywajmy, imponuje na pewno Niels Frederiksen, który z Lechem robi coś nieprawdopodobnego, który tutaj zbudował potężnego kolejorza i wjechał na takie swoje odpowiednie tory. Z drugiej strony na pewno też trzeba, myślę, że pochwalić przynajmniej tak fragment Daniela Myśliwca, bo też odmienił ten widzew. Oczywiście nie zawsze wszystko funkcjonuje jak należy, ale uważam, że taktycznie to jest absolutny masterclass, jeżeli chodzi o nasze polskie podwórko. I jeszcze na pewno dwa słowa na temat Tomasza Tułacza, bo też robi wynik ponad stan z Puszczą, więc tutaj tych czterech trenerów bym wymienił w gronie takich najlepszych na teraz, jeżeli chodzi o pracujących na poziomie ekstraklasy. Natomiast kolejne pytanie, który klub polski jest według ciebie wzorem do naśladowania dla innych klubów? To też bardzo fajne pytanie. No na pewno to, co robił przez lata Raków Częstochowa, to jest taki przykład modelowy tego, jak klub powinien funkcjonować, chociaż też zaznaczmy, że w Częstochowie panują dosyć specyficzne warunki. Ja też nie chcę się specjalnie powtarzać, bo z pewnością o tym już wielokrotnie słyszeliście i to nie jest żadna nowość. Natomiast no, Marek Paprzon, no to jest taki człowiek, który ma gigantyczny autorytet i który właściwie funkcjonuje jak taki stary angielski menadżer. Właśnie w Premier League czy w Championship, także to jest naprawdę coś inspirującego, to co zbudował Marek Paprzon w Rakowie. Natomiast z drugiej strony wiem też, że są kluby, które są większymi organizacjami, jak chociażby Lech Poznań czy Legia Warszawa i tam też momentami to wygląda bardzo dobrze. Natomiast takim chyba wzorem, gdybym miał wybrać, no to jest mimo wszystko jednak Kraków, gdzie jest praca od podstaw, gdzie jest właściciel, który swoje ciężko zarobione pieniądze wykłada na to, żeby klub funkcjonował. No i jednocześnie Marek Paprzon, który zbudował w Rakowie potęgę. Oczywiście nie wszystko wygląda tak, jak powinno, więc pamiętamy to jego odejście. Później Raków, który prowadził Dawid Szwarga, świetny początek, awans do fazy grupowej Ligi Europy, ale później się to wszystko rozjechało. Natomiast generalnie, gdybym miał powiedzieć jako taki jeden wzór, jako taki jeden model, no to byłby zdecydowanie Raków. No i na koniec też fajne pytanie. Ulubiona przygoda polskich klubów w europejskich pucharach? No to myślę, że z namiętnością śledziłem to, co działo się to, co robiła Wisła Kraków w tych eliminacjach Ligi Konferencji, a później Ligi Europy. Na odwrót, Ligi Europy, a potem Ligi Konferencji. Natomiast to się nie spuentowało oczywiście awansem do fazy ligowej, ale emocje gigantyczne. Natomiast też pamiętam między innymi tę przygodę Legii za Czesława Michiewicza, kiedy też zespół trenera Michiewicza grał nadspodziewanie dobrze. Pamiętamy zwycięstwa z Bodo i awans do fazy grupowej Ligi Europy. Także no, trochę tego było. Myślę, że jest czym wybierać, jeżeli chodzi o ostatnie lata. No ale to, co robiła też Legia Warszawa za Kosty Rynianicza, no też nie możemy obok tego przejść obojętni. Także generalnie było tego trochę, ale no, takiej chyba jednej jednoznacznej przygody bym nie wskazał. Kolejne pytanie, Ciepio 838. Czy nadal pracujesz w Goal 24 lub innej redakcji? Tutaj jakaś modyfikacja nazwy redakcji, bo są dwie redakcje. Goal 24, tam gdzie ja pracowałem, od lipca 22 do grudnia 23, a jest też druga redakcja Goal.pl. To jest trochę większa redakcja i mimo tych, że nazwy są podobne, to jednak to są inne organizacje. Pracuję teraz, weszło od grudnia 2023, czyli jak odszedłem z Gola, to poszedłem do weszło i weszło jestem do końca września tego roku. Tak to wygląda, natomiast no właśnie, no i poza tym, że pracuję w redakcji, to prowadzę kanał, który gdzieś jest spójny z tym, co robię zawodowo i tak to wygląda. I drugie pytanie, jeśli pracujesz w redakcji, to jakiego typu artykuły piszesz? No głównie związane z polską piłką, natomiast też wychodzę trochę ponad,
poza tym wszystkim, no ale wiadomo, że człowiek też żyje tym, co jest tutaj najbliższe, więc koszula bliższa ciała, więc głównie Ekstraklasa czy Pierwsza Liga, więc to wszystko jest spójne z tym moim kanałem. Kolejne pytanie, Szuma HD9453, czasami te pseudonimy są naprawdę ciekawe. Gdybyś miał się zamienić miejscem z dowolnym piłkarzem na świecie na jeden dzień, to kto by to był? I dlaczego? Też fajne pytanie, lubię takie filozoficzne pytanie, jednocześnie trochę się do tego nie przygotowałem, więc nie chcę wyjść na jakiegoś takiego prostaka, ale chyba bym się zamienił z kimś, kto funkcjonuje na najwyższym poziomie, bo jestem ciekaw, jak to wygląda, jeżeli chodzi o taki trening, nie wiem, nawet kwestia medialna, czyli rozpoznawalność i bycie jednym z takich naprawdę gdzieś największych gwiazd futbolowej areny, ale no tak mówiąc szczerze, nie wiem, czy chciałbym się zamienić z kimś, nie wiem, jakimś takim swoim idolem, więc wydaje mi się, że wskazałbym kogoś takiego, który ma, powiedzmy, naprawdę przez te piłki, bo czasami takie, że piłkarze narzekają w wywiadach i często się dziwimy, że no ktoś uprawia najpiękniejszy zawód świata, chociaż ja uważam, że też dziennikarz sportu to też jest bardzo piękny zawód, ale generalnie jeżeli chodzi o piłkarzy, to wydaje mi się, że wszedłbym w skórę kogoś takiego, kto na przykład gra w Barcelonie, w Realu Madryt, w Manchesterze City i na przykład zobaczył, jak to wszystko wygląda, funkcjonuje, bo patrząc na to ze swojej perspektywy, a więc w polskiej piłce, to mam wrażenie, że kibic ma trochę inne spojrzenie niż dziennikarz. Znaczy ja, jak często jestem w jakichś ośrodkach treningowych, czy podczas jakichś aktywności medialnych, czy w jakichś klubach, nie wiem, no, najczęściej Krakowa czy Wisła, nie tylko, to mam wrażenie, że to wszystko jakby się nieprawdopodobnie skraca, jeżeli chodzi o dystans. To znaczy jesteś na przykład z jakimś trenerem albo zawodnikiem na ty, ani na pan. Wiesz, jak on pracuje, jakie ma, powiedzmy, problemy, jakie ma, gdzieś powiedziałbym, takie troski życia codziennego, no to wydaje ci się, że to nie są tacy ludzie, powiedziałbym, z jakiegoś kosmosu, którzy gdzieś tam latają, orbitują, że to są gwiazdy Ekstraklasy, bo grali na przykład w reprezentacji albo są czynnymi zawodnikami reprezentacji. Jakby chodzi mi o to, że często jest tak, że mam wrażenie, że to są jacyś ludzie z absolutnie nietykalni i gdzieś tam ponad, natomiast to są zwykłe osoby, które często na przykład się stresują, mają gorszy dzień, które gdzieś też zachowują się tak absolutnie normalnie i w tym wszystkim też zaczynasz funkcjonować i dostrzegasz, że to tak naprawdę nie jest takie piękne, kolorowe i cały czas ta kasa, bo cały czas też mówimy, że zawodnicy czy trenerzy zarabiają mnóstwo pieniędzy, to też gdzieś tak to wszystko nie rezonuje, więc podsumowując, chciałbym zobaczyć życie piłkarza absolutnego topu i jak on funkcjonuje, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o poziom Ekstraklasy czy Pierwszej Ligi, to trochę tego dotknąłem i zobaczyłem z tej drugiej perspektywy, więc teraz jestem ciekaw, jak to wygląda, jeżeli chodzi o topowy poziom i tutaj jeszcze widzę, że kolejne pytanie, Śliski Tomasz pyta, czy według ciebie Michael Ameyu będzie grał w reprezentacji. Też fajne pytanie, dziękuję. Generalnie mam wrażenie, że bo też rozbiła jakaś taka dyskusja a propos Ameyu, czy a propos innych ligowców, jak chociażby Radosława Murawskiego, co mnie trochę osobiście zabolało, bo uważam, że to jest mega piłkarz na poziomie Ekstraklasy, bo generalnie zauważcie, że te złote czasy reprezentacji polskiej, a więc era Adama Nawałki, 2013, 2018, no to często on wyciągał zawodników nieoczywistych to raz, ale dwa, którzy mocniej pasowali do koncepcji. Na przykład pamiętam taką dyskusję, która rozbrzywała a propos tego, czy powinien w kadrze grać Krzysztof Mączyński, czy na przykład nie powołać Adriana Mierzejewskiego, który wykręcał super liczby i był generalnie gwiazdą tych wszystkich lig egzotycznych, natomiast przede wszystkim trzeba pamiętać, że tutaj trener wybiera ludzi, którzy mu pasują do koncepcji. I wyobrażam sobie, że gdyby nasza kadra wyglądała tak, a nie inaczej, czyli na przykład mamy 6-7 zawodników z lig zagranicznych, typu Zieliński, Lewandowski, Zalewski i tak dalej, plus 3-4 konkretnych ligowców, którzy przede wszystkim grają wszystko w swoich klubach i są liderami w swoich klubach, to nie wiem, czy ta kadra nie wyglądałaby lepiej, bo jeżeli patrzę, że na przykład Jakub Moder, no czy wspomniany Zalewski, który ma też problemy w klubie, czy Jakub Kiwior, no którzy nie grają, a jadą na kadrę, no to mnie gdzieś w środku to wszystko boli, bo wyobrażam sobie, że ta hierarchia i całe takie pozycjonowanie zawodników jest zaburzone, to raz, a dwa, no zawodnikom w ten sposób się pomaga, co jest absolutnie niezdrowe, szkodliwe i mnie jako kibica reprezentacji to boli, więc wolałbym, żeby tutaj zawodnicy z naszej ligi grali w kadrze, którzy grają regularnie, którzy wyglądają nieźle, do których selekcjoner ma zaufanie i taki właśnie Ameyu, Murawski, nie wiem, Pieńko, naprawdę znaleźlibyście mnóstwo ligowców, nawet nie z tych topowych klubów typu Legia, Lech, czy nie wiem, Pogoń Szczecin, Jagiellonia, tylko właśnie z tych teoretycznie słabszych klubów, którzy mogliby tutaj się w kadrze odnaleźć, natomiast to wszystko gdzieś zależy od tego, jaką koncepcję będzie miał Michał Probierz, bo wydaje mi się, że to naprawdę zdałoby egzamin, więc taki balans między zawodnikami z lig zagranicznych i tymi takimi w cudzysłowie ligowymi średniakami, bo przez lata przecież pracy Adam Nawałka powoływał Mączyńskiego, był też młodziutki Kapustka, było też kilku innych ligowców, którzy funkcjonowali w tej kadrze, chociażby Tomasz Jodłowiec czy Artur Jędrzejczyk, więc naprawdę to wyglądało wtedy dobrze, no i myślę, że to jest taki wzór tego, jak powinna być zbudowana reprezentacja Polski.
Tutaj mamy właściwie nie pytanie, tylko stwierdzenie. Kity Laura pisze, identyczny gość był w szpitalu. Tak, rzeczywiście był, nawet nie identyczny, tylko ten sam. Zostawiam tutaj screena. No generalnie to też jest taki, powiedzmy, zabawny skrawek mojej gdzieś, no nie wiem, czy kariery zawodowej, bo nigdy aktorem nie byłem i nie będę. Natomiast brałem udział w kilku produkcjach tych wszystkich paradokumentów. W jednym odcinku byłem w szpitalu i w kilku odcinkach szkoły, więc też możecie sobie sprawdzić. Jak mi się uda odkopać, to zostawię linki na dole, żebyście pooglądali i ewentualnie pośmiali. No był też taki moment, w ogóle mam wrażenie w polskim internecie, że dużo influencerów na przykład zaczynało w tych tego typu serialikach. Ja nie chcę mówić, że chciałem być influencerem, natomiast gdzieś chciałem, byłem ciekaw jakby jak to wygląda. To znaczy kiedyś sobie wyobrażam, że być może zostanę aktorem, ale to było bardzo dawno temu i to było też krótki moment. Później gdzieś te marzenia przegrały na korzyść tego, że zostałem dziennikarzem. Natomiast jeżeli chodzi o te rulki, no bo to nawet nie można nazwać rolą, no to rzeczywiście kawał dobrej zabawy, poznajesz mnóstwo ciekawych ludzi, już nawet nie mówię o pieniądzach, bo jak masz 15, 16, 17 lat, no jak ktoś ci oferuje 300 zł, no to wtedy wydaje się, że to jest mnóstwo kasy. Natomiast no rzeczywiście, no kupa śmiechu przy tych produkcjach, ale to też nie jest takie łatwe wbrew pozorom, jak się wydaje, bo ja patrząc na to wcześniej, na te seriale, myśląc sobie, Jezu, jakie to są produkcje, przecież oni to kręcą ponad 20 minut i jest już czas na herbatę, no to zupełnie inaczej wygląda. Tam pamiętam, że, bo to w Krakowie było wszystko realizowane, przyjeżdżało się chyba na 7 rano, trzeba było być już gotowym, no i te zdjęcia trwały, no czasami do 19:20, więc to mieliście cały dzień wyjęty z życia i też kasa nie była jakaś gigantyczna, no tak jak powiedziałem, no 2-3 stówki, coś koło tego, plus zwrot kosztów za dojazd, gdzie zawsze ta się nabijało trochę tej benzyny czy jakichś biletów, taki tip. Natomiast, no śmieszna zabawa, myślę, że też gdzieś ja poznałem na przykład jak się pracuje przed kamerą, bo też no tam byli operatorzy i tak dalej, więc też być może to mi trochę pomogło, jeżeli chodzi o prowadzenie kanału i takie obycie się, powiedziałbym, medialne. Natomiast jeżeli chodzi o ostatnie pytanie, jaki był pierwszy mecz, który oglądałeś i go pamiętasz? Zastanawiam się trochę nad tym, bo pamiętam nawet nie sam mecz, tylko dyskusję po meczu, mowa o tym finale mundialu, Francja-Włochy i słynna główka Zizou. Miałem wtedy 8 lat. Nawet nie całe 8 lat, bo ja jestem z grudnia. Natomiast to chyba nie był taki mecz, który oglądałem w całości. Pamiętam też doskonale mecze Polaków na Euro 2008. Znaczy doskonale. No pamiętam tak mniej więcej, ale tylko te mecze Polski, trzygrupowe, czyli Niemcy, Austria i Chorwacja. I pamiętam jeszcze finał, bramkę Torresa. Ale to też nie był taki mecz, który oglądałem cały. Chyba dopiero w te Euro 12. To też tak, które wstyd mówić, bo miałem wtedy 14 lat. No też nie skończone, bo jestem z grudnia, ale no rzeczywiście, no dosyć później tak zacząłem interesować piłką, ale mam wrażenie, że trochę nadrobiłem. Goniłem. To znaczy te wszystkie lata, które gdzieś straciłem w wieku 8, 9, 10. Potem zacząłem tak to wszystko wsiąkać, jeżeli chodzi o piłkę, no i gdzieś już wygląda to w miarę przyzwoicie, chociaż tak, część osób pisze, że mnóstwo błędów popełnia, natomiast tak całkiem serio zdaję sobie sprawę z tego, że no gdzieś nadmiar tych wszystkich informacji, ten przesyt i gdzieś to też wpływa na to, że czasami są jakieś pewne zaburzenia merytoryczne na moim kanale, ale mam nadzieję, że nie jest tak źle. No i słuchajcie, dobrnęliśmy do końca, udało się. Dwa ważne komunikaty. Przede wszystkim ważniejszy, a więc bluza, którą na sobie. Myślę, że widać, bo też to słońce teraz tak świeci. Bluza. To jest jeden wariant kolorystyczny, będzie ich kilka. I przede wszystkim o co chodzi. Logo, które też przerobione zostało u mnie na kanale, jest już od kilku właściwie dni na kanale. Tam widziałem, że wpisy, że fajna ta nowa Girona. No tak wyszło, słuchajcie, no ja też to konsultowałem z grafikiem, który to logo dla mnie przygotowywał. Natomiast najważniejsze. Wkrótce na kanale, albo inaczej, wkrótce pojawi się taka gałąź u mnie, która gdzieś będzie też zajmowała mi trochę czasu. Natomiast mam zamiar właśnie produkować ciuchy, które będą produkowane przeze mnie. To jest taka jakby rodzina firma, więc to nie jest jakiś Chinol, mówiąc tak kolokwialnie, tylko wszystko jest robione tutaj w Polsce, materiały też są bardzo dobrej jakości. Więcej też informacji pojawi się wkrótce, bo jakby teraz jestem na etapie dogrywania pewnych szczegółów, to znaczy umawiam się z produkcją, jeżeli chodzi o te loga, bo one naprawdę wyglądają świetnie, no musielibyście to dotknąć, ale no musicie mi teraz uwierzyć. Kilka wariantów kolorystycznych, ja też się będę starał na kanale w tych bluzach się pojawiać, żebyście też mieli podgląd, jak to wygląda, a jednocześnie będą też różne formy, powiedziałbym, żebyście też wzięli udział na przykład w różnych konkursach. Ja też będę starał się, żeby w tych konkursach można będzie wygrywać jakieś właśnie bluzy, czy jakieś fanty, jakieś koszulki itd., itd. Także mam zamiar jakby z tym ruszyć tak z kopyta, być może od początku października, być może wcześniej, jakby to wszystko zależy od tego, jak to będzie wyglądało z produkcją. Także już mogę tak zapowiedzieć, że coś się będzie wkrótce działo, właśnie jeżeli chodzi o content ciuchowy. Mam nadzieję, że Wam to się spodoba, bo te ciuchy naprawdę są w porządku. Ja generalnie tak się noszę trochę na sportowo, ale myślę, że tutaj każdemu to przypadnie do gustu, czy to dziewczynom, czy to chłopakom i to generalnie będą rozmiary one size, takie większe bluzy, bo teraz tak są w modzie i są mega, mega wygodne. A druga rzecz, taka już mniej poważna z tych komunikatów, to zostawiam też na końcu taki materiał, może trochę zabawny, trochę może jakiś, nie wiem, no sami zresztą wyciągnięcie wnioski, to są generalnie takie ścinki, a więc fragmenty, które nie poleciały na kanale, takie filmy, które gdzieś mi nie do końca wyszły.
scenki, które po prostu nigdy się nie pojawiły na moim kanale, teraz się wyjątkowo pojawią, taki jakby element humorystyczny. Na koniec natomiast, żeby to ładnie spuentować, wielkie dzięki za to, że oglądaliście ten materiał do końca i też, że przede wszystkim, że powstał, bo powstał dlatego, że subskrybujecie kanał. 20 tysięcy to jest piękna liczba, natomiast liczę na to, że ta liczba wkrótce się zmieni na 30. No i zobaczymy, czy będziemy czekać do września, bo czy tutaj będzie to wszystko wcześniej, bo warto też dodać, że wrzesień 2023 to moment, kiedy nagrywam materiał na 10 tysięcy subów, więc no jakoś tak cyklicznie tutaj lecimy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o kolejne miesiące. Tyle ode mnie na dzisiaj. Odmeldowuję się, Piotr Rzepecki, kanał 365 na piłce. Wielkie dzięki za ten materiał. Do zobaczenia i pozdrawiam. Kojarz taki punkt mały. Robert Lewandowski. Raz, dwa, trzy, cztery. Próba mikrofonu. Polsko! Jesteś tu? Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale 365 dni o piłce, przy mikrofonie jak zwykle zresztą Piotr Rzepecki i zapraszam Was na tę podróż w nieznane, a więc na fazę ligową Ligi Konferencji, patrzoną oczywiście z poziomu perspektywy, no takie gdzieś i przeprowadzać całą procedurę pozyskiwania zawodników, która jest nadzorowana w systemie transferowym FIFA TMS, tłumaczy Marcin Stefański, taki komunikat. Właśnie bukmacherzy, tak to wygląda, a więc pierwszy mecz to jest Portugalia-Chorwacja. Zwycięstwo tych pierwszych, myślę, że może to być właśnie w ten sposób, gdyż Portugalczycy są wyżej w rankingu FIFA, no i generalnie są gdzieś wyżej tutaj. Mają większy zdecydowanie potencjał, jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że Chorwaci mieli bardzo słabe euro i gdzieś wydaje mi się, że to może wyglądać następująco. Z kolei mecz, który nas najbardziej interesuje, a więc Szkocja-Polska. Jak zagrała nasza kadra, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ranking FIFA i jakie są generalnie prognozy na przyszłość, a więc jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze miejsce w tym rankingu, a jednocześnie na naszych rywali. Nie ruszaj ty. Patrzymy teraz na kolejkę piątą i podobnie jak wcześniej, to jest kolejka remisu z perspektywy polskich ekip, bowiem zarówno Legia, jak i Legionia zanotowały... Jeszcze raz wielkie dzięki, że obejrzeliście ten materiał do końca. Kanał 365 dni o piłce, Piotr Rzepecki, zachęcam do subskrypcji kanału, do kciuków w górze pod filmem. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia. Tak, wiem, bo tak to traciło to tak jakby, wiesz... Nie, no ludzie wam filmy, tak, dokładnie.